Symulator Race Pro doskonale oszukuje ludzki zmysł równowagi i orientacji przestrzennej, wywołując realistyczne wrażenie prowadzenia bolidu Formuły 1 czy samochodu rajdowego. To jak na razie jedyny taki symulator w Polsce. Sama go nie przetestuję, pomoże mi w tym Adam Kornacki. No i wreszcie można się poczuć jak w pracy. Jeszcze raz jadę z sekwencyjną skrzynią biegów, spróbuję sobie jakoś poradzić, chociaż nie znam torów. Będę patrzył na mapę, a strasznie mnie tutaj w tym wszystkim rzuca. Muszę przyznać, że świetnie widać to, czego nie widać na zwykłym symulatorze komputerowym, czyli nierówności terenu. O właśnie, góra, dół. No i drugi raz mnie wyobracało w tym samym miejscu, a to znaczy, że zaczynam poznawać tor. To była banda zopa. Dobra. Teraz zaczniemy przeżywać prawdziwe przeciążenia, czyli jedno okrążenie toru wyścigowego ze startu zatrzymanego. Uwaga, pierwszy bieg. Już jadę z sekwencją, jestem prawie zawodowcem. Proszę bardzo, momentalnie odchylenie do tyłu, dwójka, trójka, czwórka. Każda zmiana biegów, kurczę, no jak w moim aucie wyścigowym, naprawdę. Tak mnie rzucało, tylko pamiętam, jak jeździłem 6 lat temu w rallycrossie. To rzeczywiście były takie przeciążenia. W wyścigach może aż takich bocznych przeciążeń nie ma, w sensie wybojów, ale dzięki temu, że one są, można świetnie wyczuć, na jakiej wysokości toru się znajdujemy. Właśnie hamowanie i człowiek nagle twarzoczaszką spotyka się z kierownicą. Każde odpuszczenie gazu momentalnie mam dociążony przód i lepszą sterowność. O, właśnie przesadziłem na jednej z tralek. Teraz mam długą prostą przed sobą, czyli relaks. Chwila relaksu. To wyzwala we mnie zwierzęce żądze. Coś mi się spsuło. Bo tu można też popsuć samochód. Tego nie wiedziałem. Mam czerwoną kontrolkę silnika. Temu panu już dziękujemy. Jeżeli miałbym takie coś w domu, to myślę, że spokojnie zimową porą mógłbym przygotowywać się do letniego sezonu wyścigowego. Uwierzcie mi, że symulator daje bardzo dużo. Jeżeli chcecie potrenować, to tak realistyczne urządzenie jest w stanie w jakimś procencie odzwierciedlić to, co dzieje się w aucie wyścigowym. Ja sobie jeszcze trochę pojeżdżę.